Szkoła Szczepanika we współpracy z Fundacją Szczepanika po raz drugi włączyła się w działania profilaktyczne na terenie miasta Tarnowa, organizując happening na ulicy Wałowej i Placu Sobieskiego w Tarnowie. Branie narkotyków to nie jest jednak dobra rzecz, że to jednak zatruwa nasz organizm. Potem niektórzy nie są świadomi tego, że to się odbija na naszym zdrowiu, na przykład w późniejszych latach. No, różne choroby no, za szybko tak jakby będą postępować w tym czasie. Zdarzały mi się takie przypadki, że na przykład widać było, jak niektórzy zachowują się pod wpływem narkotyków, czy to na jakichś imprezach, czy no, w internecie na przykład jest dużo takich przypadków. Aktualnie myślę, że jest to, może nie aż tak duży problem, jednak jest to problem, ponieważ no, coraz więcej młodzieży, jak i dorosłych sięga po te narkotyki jednak i no, nie jest to dobre. Nie dają po prostu przykładu dobrego młodszym, którzy no, coraz częściej sięgają po te narkotyki. Podczas happeningu odbyły się konkursy na profilaktyczne przebrania dla różnych grup wiekowych oraz hasła profilaktyczne prezentowane podczas wydarzenia. Projekt współfinansowany został z budżetu miasta Tarnowa.